suwalskim szpitalu pobieranie organów do transplantacji praktykowane jest od 11 lat. Do tej pory pobranych zostało około 20 narządów – nerki, serce, wątroba, trzustka, dwunastnica i rogówki. Zauważalna jest coraz większa akceptacja praktyki wspomagającej ratowanie czyjegoś życia. W naszej placówce przeprowadza się tylko i wyłącznie pobrania. Przyjeżdżają do nas lekarze transplantolodzy. Jeżeli mamy potencjalnego dawcę, został zakwalifikowany, nie było żadnych sprzeciwów, niczego nie było. Wtedy uruchomiłem taką procedurę razem z poltransplantem. Przyjeżdżają do Suwałk lekarze transplantolodzy, kardiochirurdzy, lekarze przeszczepiający nerki, wątrobę. Tutaj są te narządy pobierane i te narządy od nas jadą do ośrodków, które te narządy dla konkretnych czy tam danych chorych te narządy przeszczepiają. Doktor Waldemar Sobolewski zajmuje się koordynacją transplantacyjną, a jego rola polega na odpowiednim przygotowaniu potencjalnych dawców do pobrania narządów z ich organizmów. Zajmujemy się kwalifikowaniem i pobieraniem narządów do transplantacji od pacjentów zmarłych. Na przestrzeni tych 11 lat świadomość społeczeństwa bardzo się poprawiła, jeżeli chodzi o pobrania narządowe. I w tej chwili większość pacjentów, którzy tutaj do nas trafiają, nie ma bądź nie wyrażało wcześniej, bądź nie wyraża sprzeciwów do tego, żeby narządy mogły być od nich pobrane po śmierci. Jak się okazuje, wyrażona wcześniej wola oddania organów innemu człowiekowi jest zaledwie pierwszym krokiem, ponieważ nie wszyscy dawcy kwalifikują się do przeszczepu. Są pacjenci różni, schorowani. Nie każdy narząd nadaje się od takiego pacjenta do przeszczepu. My staramy się wyłapać większość tych pacjentów, którykolwiek narząd się nadaje i przekonać najczęściej w tym momencie rodzinę do tego, że chcemy taką terapię zastosować, czy ewentualnie pobrać narząd, żeby ratować życie drugiemu pacjentowi. Rozmowy na temat życia i śmierci nie należą do najłatwiejszych. Transplantolodzy i koordynatorzy biorą na siebie ciężar często skrajnych emocji, jakie targają rodzinami zmarłych. Rodziny niejednokrotnie nie rozumieją, jak to jest możliwe, że pacjent leży, serce bije, a my chcemy pobrać narządy. Ale tak jak powiedziałem, na przestrzeni tych 11 lat edukacja w kierunku pobrań narządowych w ogóle w transplantologii poszła tak do przodu, że ludzie zaczęli rozumieć, że to, że serce bije, to nie znaczy, że pacjent żyje. Najważniejszą rzeczą jest w tym momencie to, czy żyje mózg. Nie? Jeżeli mózg umrze, wtedy mówimy o śmierci pacjenta. Wiadomo, że to jest bardzo poważna procedura, która wymaga wielu badań, potwierdzeń. I jeżeli chodzi o... I która kończy się tak naprawdę komisją, która stwierdza śmierć mózgu. Rodziny często nie chcą wewnętrznie pogodzić się ze śmiercią bliskich i potrzebują czasu na podjęcie decyzji, ale... I raczej bardzo rzadko w tej chwili zdarzają się sprzeciwy wobec naszych działań. Dzięki pobranym w naszej placówce organom uratowano życie 20 osób. Liczba przeszczepów rośnie z roku na rok. Jednakże wciąż jest niewystarczająca. Z jakimi problemami boryka się polska transplantologia? Brak po prostu dawców, brak narządów, które można by było przeszczepić. Więc nową tendencją, jeżeli chodzi o transplantologię, są to przeszczepy od osób żywych. Nie? Dotyczą najczęściej narządów, które mamy parzyste. Mówimy tutaj o nerkach. Nie? Są to przeszczepy rodzinne często. Często nie zastanawiamy się nad tym, że organy pobrane z jednego ludzkiego organizmu mogą uratować życie albo poprawić jakość życia kilku innym osobom. O tym, czy chcemy po śmierci podzielić się życiem, może zadecydować każdy z nas, tak by nie obciążać tego typu decyzjami najbliższej rodziny, składając po prostu oświadczenie woli. To dokument informujący o tym, że osoba zezwala na pobranie swoich organów w razie śmierci mózgowej dla celów ratowania życia innych osób. Ważne jest, by o swojej decyzji poinformować bliskich, tak by nie było to dla nich zaskoczeniem.